O godzinie 11.30 czasu lokalnego w Japonii były premier Japonii Shinzo Abe został postrzelony. Miało to miejsce w mieście Nara w południowej Japonii. Shinzo Abe występował podczas wieczu wyborczego. Strzały zostały oddane z bliskiej odległości. Policja aresztowała 41-letniego Tetsuya Yamagami, mieszkańca miasta Nara. Według policji do zamachu na premiera Abe miał użyć sprzętu podobnego do broni palnej. Jednemu ze świadków udało się zarejestrować całe zdarzenie. Następnie po tym rozpoczęła się walka o życie premiera Abe. Przed godziną 15 lokalnego czasu, a wtedy o godzinie 8 w Polsce, stan premiera Abe miał być krytyczny. Jednak już o godzinie 18 czasu lokalnego i o godzinie 11 w Polsce potwierdzono, że premier Abe zmarł. Do sprawy odniósł się aktualny premier Japonii Fumio Kishida. To barbarzyńskie i nikczemne, i nie może być tolerowane, Z robimy wszystko co w naszej mocy i chciałbym użyć jak najbardziej ekstremalnych słów, aby potępić ten czyn". Według japońskich mediów Napaski miał powiedzieć, że zabił byłego japońskiego premiera, ponieważ był z niego niezadowolony. Do sprawy zdążyli się już odnieść najważniejsi politycy świata. Swoje kondolencje przesłał między innymi przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, deklarując, Unia Europejska stoi z Japonią i premierem Kishidą w tym trudnym okresie. Biorąc pod uwagę, że ataki z użyciem broni palnej są niezwykle rzadkie w Japonii, jest to tym większy szok. Natomiast nam wszystkim pozostaje tylko czekać na dalsze zbadanie sprawy. Jednak w Japonii cały czas trwa kampania wyborcza. Jednak premier Shinzo Abe nie kandydował jako kandydat w tych wyborach. Pytanie, jak w tak dojrzałej demokracji jak Japonia mogło dojść do tak makabrycznego zdarzenia. Łączymy się w bólu z rodziną premiera Abe, a także wszystkimi japończykami. W mediach, jak w każdym sporze, cud opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się państwu i na nasze materiały. Dziękuję bardzo, Mikołaj a to był program Analiza.